niszczy nogi. Petkowicz zaczekał mu ten arta. 18 punktów, 51, 18,5, no ta w sumie 54,5. A więc trzeba skoczyć bardzo daleko, a już przed nami jeden skok, który dzieli nas od występu Polaka. Adam Małysz, dalej drugi. W kwalifikacjach w ogóle za każdym razem podczas skakania, biorąc pod uwagę też z której bramki skakali, był w trójce. No i Ulmer prowadzi do Hańsku Team. Na razie na całej skoczyni cisza, cisza. I to było dobrze, żeby już tak zostało. Już mierzyliśmy sobie tych przednich wiaterków. Ale żeby chociaż było tak, żeby nie pojawiały się tylne ruchy powietrza, na razie cisza. I za chwilę Adam Małysz, zwycięzca turnieju w trzech skoczni. Pierwszy Polak, który stanął na najwyższym podium w 2001 roku. Był trzeci, dwa lata później wygrywał tu, tak jak przypominałem, na Belgizel, potem wygrał Bischofshofen w 2001 roku. To był fantastyczny rok, ale na Belgizel, on przecież na starej Belgizel pozostał już z rekordem, podobnie jak pozostanie z rekordem. Malinka szansę karmić Paweł Kirchen. Adam Małysz. Cisza. Ale nie jest źle. Ale głośno. Adam Małysz, zapowiedź. Jeden cały, 124 metry, ale bliżej niż Lapiaman, a Konem będzie zatem szósty. Jakobsen po pierwszej serii najdalej. Adam Małysz traci 10,5 punktu do Jakobsena. Wydaje mi się, że może być druga wiktoria Norwegów na Belgizel po ubiegłorocznej wygranej. Dalsza wyszła raz, widzimy co. Szuka płasku sportu. Dopiero analiza malarza. Właśnie taki lot jak ten samolot. Ale musiałby dobrze we powietrzu, wtedy też tak odleciał. I Adam Małysz na miejscu szóstym. I teraz zobaczymy Maksymiliana Mechlera, a na końcu zwycięzcę wczorajszej kwalifikacji Michaela Urmana. Dobrze, to powietrze nie jest znośne w tej chwili, mimo że wstążki wiszą swobodnie, nieruchomo, ale trochę nawet stoją. Jednak jest coś takiego w powietrzu, że to nie jest najlepiej. 105 metrów tylko Mechler, więc 10 zwycięstw na Belgizel. Pierwszy dwukrotnie wygrał słynny Helmut Rechnagel, który jeszcze latał z rękoma przeniesionymi do przodu. Ostatni Sven Karwald. 134,5 metra. Ogromna dzisiaj widownia na skoczni Belgizel. No ale przecież tu dwukrotnie w Innsbrucku odbywało się igrzyska olimpijskie w 64, 76 roku i ostatni Urman. To był skok, a więc to nie był przypadek wczoraj to jego miejsce, chociaż 115,5 to dobre porównanie z Mechlerem. Słabi w pierwsze tysiące, nie ma nikogo. Najdalej skoczył Schmidt, Jakobsen najdalej, później Morgenstern, Lappi, Amman, Akonen, Małysz, Helvard, Fettner, Kittel, Vasiljev, Kofler. Odrobił ogromnie dużo punktów w tym pierwszym skoku. Anders Jakobsen niemal dogonił Gregora Schulenzauera, on tracił 17,6 punktów, a w tej chwili Schulenzauer ma straty 17,6. Zatem no, to
oczywiście niczego nie przesądza. Będzie druga seria. Miejmy nadzieję, że znowu w obiektywnych, porównywalnych warunkach Martin Helbart, pierwszy Lucky Loser, drugi będzie Lukasy, Kasai, Colorado i Patow. Wysoko 120 metrów to wysko Kamila Stocha. Jest 15, za nim Lukasy, Janda Korniłow. A więc kolejny dobry, bardzo dobry występ Kamila. Martin Koch, za nim także Bardal, Inauer, Rymat Lindström i teraz ci szczęśliwi przegrani, jak i Kasai, Colorado, Martin Hautamäki daleko, dużo straci, kolejny film Oli i Patow, no i Cyburman,